4 zespoły, 2 boiska. W czwartek, 10 kwietnia odbyły się półfinały amatorskiej ligi piłki siatkowej. Zabajka zagrała z Atut Finans, a Strażacy rywalizowali z Piotrem i Pawłem. Kibice oglądali atomowe zagrywki, długie wymiany, walkę o każdy centymetr boiska. Amatorzy siatkówki w zdobycie każdego punktu wkładali mnóstwo serca. Zabajka, wspierana przez swoich kibiców, wygrywała już 2-0 w setach, by w ostateczności ulec rozpędzonej ekipie Atut Finans 3-2. Przebieg drugiego meczu miał niemal identyczny scenariusz jak spotkania pierwszego. Tutaj 2-0 prowadziła ekipa Piotra i Pawła. Strażacy nie dali jednak za wygraną i pewnie wygrali trzeciego seta. W czwartej odsłonie meczu walka toczyła się punkt za punkt. Ostatecznie 30-28 wygrali siatkarze Piotra i Pawła. Wielki finał odbędzie się już w najbliższą sobotę, 12 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej w Złotowie. Przed nim o godzinie 16:00 rozegrany zostanie mecz o trzecie miejsce. Już dziś zapraszamy na wielkie siatkarskie emocje.